Witam serdecznie na kanale Na Pochybę. To jestem ja. To też będę ja. Jako, że jestem całkiem średni z geografii, postanowiłem nie być. Plan jest prosty, acz nieskomplikowany. Ja dzisiaj umiem położenie trzech państw około, a za tydzień chcę ich umieć wszystkie. Seria, dobra, to nie to. Co kurde jest? No nie wiem. Nieważne, może tu? O kurwa! To brzmi jak te tereny. Może... Co? O Ciebie. O Boże, ale jestem tępy. Jest niesamowite. Już... To już to chyba też mi sklikałem. Nie, to nie to sobie sklikałem. Zyskałem 42%. Ze 193. Kosztowało mnie to 28 minut. Czyli dość sporo mnie to kosztowało. Kongo jest tutaj, Izrael. Jest to małe takie minimar. To jest jedno z tych dwóch, tylko wydaje mi się, że... O kurczę. Aha, pewnie, że nie. To jest oczywiście... Dobra, nie będę się wypowiadał na razie, co? Trinidad and Tobago. A tu mi została jakaś wyspa, świetnie, Mongolia. Okej, okay. 48%. Ale 25 minut, co chyba jest pewną poprawą. Ciało teraz dziwnie tak. Jestem taki kurwa wolny, muszę coś z tym zrobić. Na przegnoju maszynę obsługiwać. Już jestem szybki, ale teraz monitor mi się z tyłu. O, zajebałem się w tańcu. Trochę. Bo dzisiaj jest czwartek, godzina 21:37 i jutro wyjeżdżam do Krakowa pić ze studentami i wracam w niedzielę. Do tej pory uczyłem się pół godziny dziennie, więc nie jest za dobrze, ale jako, że teraz mam trochę czasu, to stwierdziłem, że zrobię taki patent, że sobie rozwiążę teraz jeszcze raz tą mapę świata to zwykle. Uzupełnię fiszki do końca, bo mi się nie chciało. I co jeszcze? I wymyśliłem sobie taki sposób, że będę sobie rysował kontury państw tych takich najtrudniejszych, żebym mógł się z nimi tak wizualnie obyć trochę. Okej, okay, naprawdę nie jest źle. Jest naprawdę dobrze, szczerze. Świetne to jest. Bardzo mi się to podoba. Jest to nowatorskie podejście do Kostaryki, powiedziałbym. I teraz mam drugi plan, taki kurczę sprytny. Te nazwy umiał od lewej do prawej. Czyli jest G, E, H, N, nie? Na przykład, nie? G, już zapomniałem. Właśnie o to chodzi, żebym nie zapominał. Co się stanie, jak przegechnę w Google'a? 'Czy to jest jakieś słowo na przykład? Gechn mir nacht wie nen kunik! Gechn wir! Chodźmy. Okej, okay, to jest jakaś opcja. To jest szansa, że zapamiętam, że to jest Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Świetnie, czyli mamy Gehan Wich. No! Bardzo ładnie napisane. Czemu ja klikam angielski tutaj? A to jest co innego! Dobra, nieważne. Chodźmy do Belize. Uns nach! A nach? No wiadomo, na górze. Logiczne. To naprawdę działa, w sensie ten plik w Paint'cie to jest jeden z lepszych plików w Paint'cie, jakie zrobiłem. Z tego zapiszę oczywiście. Zapisz. Mapa świata. Na pulpicie. Zapisz. Świetnie. Jak gdyby... Myślę, że się zamknę nawet. Nawet po tym melanżu się zamknę. Tymczasem kończę tego streama. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się.
Polacy! Husary, hurra! To tu co? Proszę. Imię moją barkę pozostawiam na brzegu. Miałem się uczyć w tym tygodniu państw. Jeszcze nie spałem dzisiaj nawet. Hehehe. Pik. Kurde, jak ty jest ładnie, czwarty nad ranem, naprawdę. Siemaneczko wariaty, jest niedziela wieczór, niedawno stanąłem na nogi i pora na inaugurację mojego pierwszego tygodnia wyzwań. To jest rozwiązanie mapy świata złożone ze 193 państw, jak już teraz wiem, a w poniedziałek nie wiedziałem. Dzisiaj jestem średnio i muszę się jeszcze przygotować, pewnie muszę się przebrać. Inauguracja nie jest prosta sprawa. Wydaje się, że starczy mi baterii na niewiele, więc zrobimy speedrun. Jak się okazuje, niezamierzony, rozpocznij nagrywanie, dobrze. Jest dobrze, tutaj jest przede mną World Large Countries Map Quiz World, więc... Tam na 193 państwa. Wspaniale. Ha. Mam nadzieję, że będziecie się przednio bawić, jak i ja. Rozsiądźcie się wygodnie. Weźcie sobie kawusi, herbatki, kefirku i paracetamolu. Co kto lubi. I rozpoczynamy przygodę. Będziemy sobie wodzić palcem po mapie świata. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Włochy leżą w Europie. Następna jest Dania, Urugwaj. Urugwaj leży w Ameryce Łacińskiej. Tutaj to jest takie wschodnie wybrzeże. Szwajcaria, to wydaje mi się, że to jest w środku tych. A oczywiście. Jezus. Szwecja, Szwajcaria to są dwa różne państwa, pamiętajcie o tym. Tanzania. Tanzania leży nad Mozambikiem. Wspaniała kawusia. Kawusie można mieć też z Kostaryki, która leży tutaj. Wspaniale. Afganistan leży nad Pakistanem. East Timor leży na east od... to jest bodajże Indonezja, zresztą przekonamy się za chwilę. Gwinea. Z Gwineą jest ten problem, że Gwinei to jest bodajże chyba 3 albo 4, więc tutaj zawsze jest ten taka, prawda, nutka szaleństwa się wkrada. Senegal jest nieopodal. Malawi. Z Malawi mam taki problem, że nie wiem do końca, gdzie leży. To może, chociaż chyba wiem, gdzie leży. Chyba jednak pamiętam. To jest tutaj, oczywiście. Komoros, wydaje mi się, że to jest ta wysepka. Ajajajajaj, no pomyliłem wysepki. Oczywiście jest to ta wysepka tutaj. Seszele jest na północ od Komoros. Sri Lanka. To mi sprawiało dużo problemów. Ciągle szukałem w okolicach nawet Karaib. Natomiast nic z tych rzeczy, nic bardziej mylnego. Trinidad and Tobago to są Karaiby. Vanuatu. Vanuatu wydaje mi się, że leży gdzieś tutaj. Obstawiałbym na przykład te wyspy tutaj, świetnie. Peru. Peru to bodajże jest... Jeszcze z tego wyjdziemy. Jeszcze z tego wyjdziemy na 95+. Burundi. Burundi
Wydaje mi się, że to jest państewko leżące tutaj. Okej, okej. Był moment zawahania, nie ukrywajmy, był moment, ale wyszedłem z tego. Wyszedłem z tego jak nikt. Wenezuela, no dopiero mamy 93%. To już jest, wiecie, to już jest stresujące. Stresogenne. Wenezuela, Gambia, Birma. Birma, wydaje mi się, że to jest Birma. Świetnie. Bahamy. Świetnie. Łucja leży nad Vincentem. Marshall Islands na północy Oceanii. Barbados, tak jak już wspominałem. Ghana. Wydaje mi się, że to jest ten prostokącik tutaj. Natomiast Gujana jest tu. Djibouti. Nie wiem jak się to czyta. W każdym razie to jest taki malutki kraik tutaj. Węgry. Również Belgia. Również Macedonia. Gabon. Oj, no i tutaj. Tutaj jest cios. To jest pewien cios, bo nie do końca pamiętam, gdzie leży Gabon. Wydaje mi się, że to jest to. Ale to jest, wiecie jak jest, to jest okej, okay, udało się. Przyznam szczerze, troszeczkę obstrałem zbroję przez moment. Kiribati, to bodajże są te wyspy. Belize, no to tak jak mówiłem i zapamiętałem za pomocą zdania. United States, America, Albania, Lesoto. Wydaje mi się, że to jest takie malutkie tutaj, o ile nie pomyliłem tego z czymś innym. Okej, nie pomyliłem, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Liberia. Okej, Cypr. Zambia. Ojojojoj, miskliczek z mojej strony padł. Oczywiście wiedziałem, gdzie leży Zambia, natomiast za szybko chciałem to zrobić po prostu. Mauritius może mi się pomylić z Maurytanią, ale wydaje mi się, że okej. Benin, to nawet wiem. Vincent leży pod Łucją i na zachód od Barbados właśnie. Malediwy, to też nawet, że muszę się troszkę jednak spieszyć, bo mimo wszystko troszeczkę się pocę w tym rynsztunku, natomiast na spokojnie, to trzeba jednak take your time, ale mimo wszystko no, trzeba zoptymalizować jakoś ten czas będzie. Ukraina, Bahrein, o kurcze, przyznam szczerze, to może być to. Okej, Baraku, no to wiem, United, to takie tutaj fajne, Botswana. Nie? O właśnie, Etiopia. Zapomniałem tej nazwy, mimo że bardzo lubię kawę stąd. Mają nawet symbol matematyków, tylko że... Nie, to nie jest symbol matematyków, bo symbol matematyków jest odwrócony. Nieważne, nieistotne. Równikowa Gwinea, Somalia i Grenada. Czy to koniec? Nie, jeszcze jedna Gwinea. 97%, drodzy Państwo. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało na początku. Mam nadzieję, że wstawię tu coś ładnego w to miejsce. Bardzo dziękuję za wytrwanie ze mną w tej jakże wspaniałej podróży przez ten tydzień. Zapraszam do następnego tygodnia. Jeszcze nie wiem, co wybiorę jako następne wyzwanie. Jeżeli ktoś by miał jakiś pomysł w ogóle, jakie wyzwanie tygodniowo mogę sobie zrobić, to zachęcam do pisania w komentarzach. Od razu mówię, alkoholizm wolałbym, żeby odpadł i go nie było. Natomiast sekcja komentarzy należy do Was. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za tą przygodę. Do następnego.